Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No i prosto z wiosennego kiermaszu gołębi w niedzielę przyjechaliśmy tutaj do kolegi Marcina Kobieli. Przyjechaliśmy do kolegi Marcina, bo kolega Marcin, tak jak widzimy, teraz tutaj się gołębiami ładnie zajmuje. Widzimy, one sobie tutaj chodzą po daszkach, tutaj po trawce, sobie tam na tym słoneczku sobie wygrzewają, ale my tutaj przyjechaliśmy do kolegi Marcina, ponieważ ma on tutaj taką serię nowych produktów. O właśnie, kolega Marcin, witamy, bardzo się tu już przygotował. Witamy wszystkich. Nie zdążyliśmy niestety z tymi produktami tutaj parę dni wcześniej, ale to są świeże rzeczy. Właśnie przyszła cała zestawa z firmy, która zajmuje się produkcją tych artykułów, a produkty występują zarówno, jak widzimy, w postaci proszkowanych ziół, płynów, herbaty w kilku opakowaniach. O tym wszystkim, jakie to są produkty, na co są te produkty, jakie opakowania występują, do jak to należy stosować i jak tutaj kolega Marcin wpadł niejako na taki zestaw akurat, że wyprodukował, on nam teraz to wszystko opowie. Proszę bardzo. No więc tak, założeniem moim, ten pomysł zrodził się na wystawie ogólnopolskiej, byłem z gołąbkami. Jak już wcześniej na którymś filmiku wspomniałem, że no hodowcy pytali się, jak te gołębie są tak utrzymane i tak dalej, miękkie upierzenie i co ja podaję tym gołębiom i tak dalej. No ja tym gołębiom, no może niektórym ciężko to uwierzyć, ale ja naprawdę naturalnie prowadzę te gołębie i stosuję zioła, stosuję oleje i stosuję witaminy, które są tam w tym produktach na nerki, wątrobę. I tak naprawdę to jest cały kompletny zestaw do prowadzenia hodowli, łącznie na loty. No oczywiście może do tego, do lotów, do jakichś aminokwasy tylko dodaję. Oprócz tego jakieś tam gryty, cegłę czerwoną, minerały do ziobania gołębie dostają. A poza tym to jest cały kompletny zestaw do prowadzenia hodowli. Tutaj przepraszam, że je wtrącę troszeczkę, ale właśnie co jest bardzo ciekawe, bo tutaj mamy tych opakowań na tym stoliku. 2, 4, 6, 8, 10 butelek, ale tak na 10 opakowań różnych, 4 butelki i 6 saszeniach ich większych, ale tutaj jest, trzeba powiedzieć, że tylko tak naprawdę 5 produktów. Jest 5 produktów. O właśnie, wtedy dzięki temu odpowiednie proporcje tego stosowania pozwalają nam też zrobić ten program, taki jest jakby uproszczone wszystko. Tak jest, to znaczy jeszcze będzie 6 produkt, to będzie probiotyk, tylko że akurat tam ten probiotyk jest, zmienione są właśnie składy, gdzie nośnikiem tam będzie ocet jabłkowy i tam jest w fazie badania, jeszcze no, nie zdążyło się to zrobić, ale to będzie już niedługo. Ale z tymi składnikami było tak, że chodziło mi o to, że ja te wszystkie do tej pory, te zioła, które tam sobie uważałem, po konsultacji z firmą, która zajmuje się praktycznie o ziołach, wie wszystko, o olejach, którzy wiedzą o olejach wszystko, o nerki, wątrobę, to jeszcze z doktorem Klinczakiem, który tam od początku, ja z nim współpracuję i, że tak powiem, na jego zdaniu polegam, powstały miks tych wszystkich produktów. Czyli chodziło o to, żeby nie mieszać każdego, nie kupować każdego produktu po trochę oddzielnie. Czyli zioła na drogi oddechowe, zioła na robaki, zioła na coś tam jeszcze innego, na rzęsiska i tak dalej. Tylko ja, bynajmniej ja to stosowałem tak do tej pory, no i postanowiłem troszkę dalej rozszerzyć tą skalę i zrobić takie produkty, które właśnie by to wszystko spełniały. Tak samo i oleje. W tych olejach jest tak dodane te składy tych olei, gdzie każdego rodzaju jakieś tam oleje, które są odpowiedzialne za odpowiednie jakieś tam właściwości, no zostały zmieszane w odpowiednich proporcjach. No i taki zestaw tych olejków jest. Marcin, ja ci tego przerwę, bo powiedzmy tutaj, pokażmy jeszcze takie opakowanie z bliska, bo co ważne, to co ty powiedziałeś, mieszanka, tutaj, dlatego ta cała seria produktów się nazywa miks Kobiela. Miks Kobiela, tak. Właśnie, dlatego, że to jest miks. Tak, one się różnią, loty. Do kamery daj jeszcze bliżej, o tak, zobaczmy, tak. Widzimy miks to jest lęgi młode. O właśnie. To są zioła na lęgi młode. Bo tu dobrze. Są loty, zioła na przykład na loty. To się lotnikom pokażmy, podaje. Jak to wygląda, pokażmy. Tak. Zioła, loty i tam trzecie, jeżeli już jesteśmy przy to tych jest herbata. Tak. To jest herbata, którą się podaje przed lotem i po locie. Tak, czyli do tego. Jesteśmy, przepraszam, przy tym pokażmy jeszcze od razu, żeby hodowcy widzieli. No, konsekwencja to jest herbaty. Tutaj do szklaneczki przysypaliśmy, żeby hodowcy widzieli, tak. Jak to wygląda. No i tu są. I takie proszki. To jest loty, a po prawej stronie. To są zmielone zioła, tak? To są zmielone, tak. To jest taki bardzo dobry proszek, żeby dobrze było się oklejało akarmo, nie? A jeszcze spoczęłaśmy te oleje od razu, jak już przy szklankach jest. To jest nerki wątroba.
Czyli to jest... taka, ja proszę mi wierzyć, to jest coś takiego, to jest taka dość ciemny, nie jest w ogóle przezroczyste, widać, że to było... I takie gęstawe, takie gęstawe założenie tak. było, żeby to wszystko, te zioła, to wszystkie, co są oleje i tonerki wątroba, żeby było do wilżania karmy. A cały czas osuszać ziołami i 5 razy w tygodniu. Mhm. I teraz no, teoretycznie no, te olejki są i te zioła podaje się 2 razy w tygodniu, jeden produkt, raz w tygodniu. Nie ma jakiejś tam reguły, że to musi być 3-2 razy. Można. Ja nieraz jeszcze tak, no jakąś tam lecytynę sobie do tego dokupię. Lecytyną raz zwilżam. Raz na przykład cytrynę wycisnę, zwilżam. Także tego dużo nie idzie tak naprawdę. A wydajność tego, bo oleju powiedzmy na 10-kilogramowe wiaderko, to 2 łyżki stołowe oleju. Oczywiście trzeba to dobrze wymieszać, tak? Ten olej, który trzymasz w ręku, to jest ten olej. To jest olej. Popatrzmy go, on ma taki kolor, taki ciemny, kawy bardziej, widać, że to było tłoczone. To są na zimno tłoczone takie olejki jak dla ludzkie, typowo ludzkie oleje. A pokażmy jeszcze to opakowanie, bo to już masz do nich, do olejów, masz też, co jest bardzo ważne przy przechowywaniu, masz tą ciemną tą butelkę. No, akurat jest zimne, bo to tak, trzeba lodówce, te oleje w lodówce trzymać. Dłużej nam będą służyły i zachowują te wszystkie właściwości. Ale odwróć jeszcze, pokażmy skład, bo to jest bardzo istotne. Jest to mieszanina, jak już patrzyłem wcześniej, to jest olej lniany, rzepakowy, słonecznikowy, olej z ostropestu, z pestek dyni, z orzecha włoskiego, z wiesiołka i z czarnuszki. I taka mieszanina tutaj występuje właśnie u Ciebie w opakowaniu. Teraz trzymasz butelkę półlitrową, a tamta druga okrągła jest litrowa. Litrowa, tak. I podobnie jest wątroba, tak samo podobnie jest, nie? No i składy, tu do tej, na bazie ziół też jest ziołowego tego, dodane to witaminy są dodane, magnez jest dodany i karnityna. Także... No i pokaż mi, to jest właśnie teraz wtedy w tej szklance, tak to wygląda, żeby kolejny. Cały skład wszystkiego naturalnego i litrowe, tak jest. I jeśli chodzi o podawanie tego, ziółka też jak się podaje, no ja podaję 5 razy w tygodniu te zioła, nie ma to jakiegoś tam... Ale raz dziennie czy za każdym razem? Nie, 2 razy dziennie. 2 razy dziennie, 2 razy, 5 razy przez tygodniu. No daję tam, daję te 2 dni jakiegoś tam odpoczynku, tak? Mhm. Ale czy to jest lot, czy to jest przed lotem, czy to jest po locie, to zawsze dostają zioła, tak? A jaką proporcję tego stosujesz? Ile tych ziół się daje i w jaki sposób się je podaje? No, ja akurat to wiadereczko biorę, to wiertereczką wymieszam dokładnie, więc nie trzeba. To właśnie o to chodzi, że nie trzeba tego dużo podawać, bo tylko, że często trzeba to podawać. No bo niestety zioła to są takie, że to nie ma tak, że to jak lek, który na drugi dzień widzimy jakąś tam poprawę. No to trzeba, jeżeli ktoś się zdecyduje na to systematycznego prowadzenia, no to wtedy są te najlepsze tego efekty. I te zioła, jak na przykład zioła, to 2 łyżki stołowe też na 10-litrowe takie wiaderko podaję. Mówimy o ziołach na loty teraz. Zioła tak? na loty. Mhm. Na loty albo dla młody, dla lęgu. Aha, w tak, są tego. Bo dla młodych po odsadzeniu i dla lęgów to są te same zioła. A jak się herbata wtedy w tym momencie herbatę, podaje? Herbatę podaje? To ja podaję tylko przed lotem, w piątek, bo w sobotę już dostają czystą wodę tylko, a przed lotem i po locie. Jak ciężki lot, do tej herbatki można łyżeczkę miodu, i służy jako elektrolit, bo to są takie regenerujące zioła i tak dalej, takie odbudowujące, no jak mówię, wszystkie składy tak dobrane. No jeszcze tak, założeniem takim moim było, żeby no może nie konkurować z jakimiś tam firmami o jakąś tam złotówkę czy dwa złote, żeby no ten produkt dlatego się sprzedawał, tylko było takie założenie moje, żeby był to pewien wartościowy produkt, który skuteczny. Bardzo skuteczny. I no o jakichś tam ziołach, jak byłem w tej firmie, ustalaliśmy ten skład tych ziół, no to od razu tam ja zapowiedziałem, że to ma być takie składniki tych ziół, takie proporcje, że to no nie ma na czym oszczędzać, tylko żeby to było skuteczne. Czyli z no jakości tak, możemy być pewni. Tak jest, no myślę, że tak. I teraz jeszcze powiedz, bo tak, z opakowania te widzę, zwłaszcza o tych ziołach, jak teraz o nich mówimy, one są takie, wszystkie wyglądają podobnie wielkościowo, ale to tak herbata z uwagi chyba na to, że ona też nie jest taka aż drobno zmielona, to ona będzie w tym samym opakowaniu siłą rzeczy mieściła mniejszą wagę i widzę, z tym no pierwszym tak. masz 0,25 kg, tak, a drugi jest 0,5 kg. To jest 2-litrowe opakowanie i herbata akurat jest 25 gramów się w tym mieści, bo się nie mieściło. A 250 gramów. 250 gram, tak. A w tym opakowaniu 3-litrowym, no to mieści się 0,5 kg. Aha. A tu tak samo w tym, no tu jest 3-litrowe opakowanie, no jest tam. Ale wchodzi kilogram tych ziół. No tak, ale zioła właśnie, tak jak mówiłeś, tą mieszankę i zioła lęgi młode i zioła loty, to masz po prostu zmielone tak jakby. Tak, no bo to musi być dobrze zmielone na pyłek, żeby się dobrze przyklejało. Tylko to, jak będą hodowcy podawać te zioła, to nie musi. A to na sucho podajemy, nie zaparzamy nic? Nie, no zioła na sucho, herbatę tylko zaparzamy. Herbatę zaparzamy. Herbatę.
ale zioła, jak będą to zioła regularnie podawane, to one nie musi być to ziarno typowo oklejone jakieś tam, żeby to było jakieś widoczne aż ten. Tam będzie minimalnie widoczne jakieś opiłki tych ziół, ale to już to wystarczy, nie? Mhm. Tylko że jak mówię, trzeba to podawać systematycznie. Jak będzie okres zimowy, to te zioła będą jeszcze jeden rodzaj ziół, które będzie dodatkowo jako tam na odpierzenie i na utrzymanie w zdrowiu w zimę, nie? Ale no wszystkie te na przykład te zioła mają zioło odpowiedzialne, które jest tam za wyciąg brodaczki, na przykład odpowiedzialny za rzęsistka i tak dalej, no to w takich podstawowych tych składników, które są dla utrzymania zdrowia gołębi, no to są w każdych rodzajach tych ziół. A niektóre, czyli loty, lęgi, herbatka, różnią się dodatkowymi jakimiś czyli składami. Inne proporcje, te podstawowe nośniki. No albo dodatkowe jest, jakieś tam zioło dodane jest, które akurat do tego jest potrzebne. Nie? A teraz jak się ma sprawa z tymi, jak ty, bo mówisz tak, sam hodowca decyduje o proporcjach, o wielkości, jak będzie to podawał, tak? Nie, no proporcje są podane tutaj. Ale bo ty już 5 dni w tygodniu będziesz podawał. 5 dni w tygodniu, tak. Natomiast, ale też jedno i drugie, na przykład herbatkę z ziołami? Znaczy herbatkę ja podaję tylko, herbatkę podaję tylko na loty. Na loty. Ale tym gołębiom na przykład zioła i lęgi, to też herbatkę podajesz, ale wtedy... Akurat parzy to herbatkę, nie raz na tydzień zaparzy tą herbatkę, rozumiem. Nie? Bo ja tam akurat nie oszczędzam w tym, raz na ile parzy tą herbatkę. Ale ogólnie to są, dostają tylko te zioła, co są na darmo. Do wody mało dostają. Wątroba energii, preparat i oleje? No to się podaje, to ma służyć do zbliżania karmy. I te, czyli też będzie pięciokrotnie podawane, tak jak pięć tak. razy podajesz, dwa razy dziennie, to będzie tylko też... Tylko tak, na przykład dwa razy w tygodniu możemy podać na przykład nerki wątroba. Mhm. Raz w tygodniu możemy podać oleje, a na przykład będzie, raz możemy podać cytrynę wycisnąć, raz możemy sobie lecytynę dokupić, zwilżyć lecytyną. Dobrze. Następnym na przykład możemy dwa razy oleje, raz nerki wątroba i też możemy lecytynę i tak dalej, nie? Rozumiem. Tutaj po locie tak samo zioła trzeba podawać. Na stronie internetowej www.marcinkobiela.pl. Tak, tam będzie zakładka dla razie, będzie zakładka Kobiela, tych preparatów. Tak, i tam można sobie to będzie za pośrednictwem tej drogi elektronicznej, internetu, tak jak teraz jest to nowoczesne, po prostu takie preparaty nabyć, ale też, i do czego za chwilę przyjdziemy, też są u Ciebie w sklepie tutaj. O, ja taki, który założycielem sklepu byłem, podjedziemy do tego sklepu. Zaraz go pokażemy właśnie, w trzecim mieście w Radomiu. W Radomiu, tak. I tam będzie można nabyć te preparaty bezpośrednio, fizycznie, ale ogólnie będą to, żeby jakoś tam wiadomo jakie są czasy, żeby jakoś wyeliminować jakieś podrabianie jakichś produktów, to będą to wysyłane albo z tego sklepu, albo bezpośrednio ode mnie. I być może jeszcze od doktora Klimczaka z Jasienicy, gdzie też będzie może u siebie miał te jeszcze produkty moje. Rozumiem. To co, pojedziemy za chwilkę do sklepu, czy coś jeszcze chcesz o tych produktach teraz tutaj dodać? Nie, no dodam jeszcze może ten probiotyk, że no jak wspomniałem, ten probiotyk będzie no może jeszcze tydzień, bo jak się okazało przy zmianie tego składu, tego nośnika, miało być to szybko, okazało się, że muszą być analityczne wszystkie badania, wszystkie składy porobione i tak naprawdę no trochę to potrwa. No powiedz, miało być w połowie kwietnia, no jeszcze nie ma tego. Ale być może, że będzie. No, czekamy i ten probiotyk, jak już wiesz mniej więcej, bo... Jeśli chodzi o to produkcję tego, no to o produkcję, no to żeby tam ktoś nie powiedział, że ja te produkty sobie, nie wiem, robię w garażu, jak to często bywa. I wiertareczku tak, miałeś mieszać. To robią ich firmy, które są do tego wyspecjalizowane. I za to po prostu są numer partii i tak dalej. Zgodnie z prawem. Tak, przechowywane są te próbki tej każdej partii przez 2 lata, także nie będzie podejrzenia. No jeszcze dodam może, że na potwierdzenie tej mojej tezy, tych produktów, bo no ja akurat nie wierzę w środki, złote środki i takie jakieś tam teorie, które jak to słyszy się często, że niemożliwe, że nic nie podaje, bo to niemożliwe, że na ziółkach leci i tak dalej, to jak tu na którymś filmiku wspomniałem, mam te zeszyty, które są prowadzone od 3 lat i gdzie no, codziennie jest wpisywane, co jest 18, 17, 16 rok, gdzie są wszystko, co każdy dzień napisane, co jest podawane. No jakby ktoś chciał, by naprawdę nie do końca nie wierzył, może sobie przyjechać, zobaczyć. Nawet może iść dalej, wziąć sobie gołębie, bo niektórzy ludzie no naprawdę dużo pieniążków w te gołębie wkładają, efektów nie ma, ale jakby się chciał przekonać, no mogę udostępnić kał gołębią, mogę wszystko, porobić badania, jeżeli się okaże, że jakiś tam
wyjdzie leki, antybiotyki i tak dalej na tych gołębiach, no jak najbardziej jestem na to po prostu gotowy. Gotowy i zmierzyć się z tym, nie? Ale zachęcam właśnie hodowców do zainteresowania się tymi właśnie preparatami firmy Mix Kobiela, bo zobaczmy, to jest też dość prosta rzecz, jeżeli chodzi o właśnie, jak słyszałem, o stosowanie, bo mamy nieduży wybór, 5, nie musimy kombinować, że tam ileś odmian jakichś różnych produktów, tylko po prostu tak jakby gotowe miksy stworzone, które na pewno wielu, wielu hodowcom ułatwią pracę z hodowlą. Także na razie dziękujemy. Tak, tylko że no, musi to muszą być odpowiednio dobrane. No bo nie sztuka jest robić. No ale tutaj za dobór odpowiada nie kto inny, jak kolega Marcin Kobiela, tak a Kobieli Marcina i jego syna, co jak lotują, to możemy wyniki poobserwować, kiedy oglądamy czy filmy z wystaw ogólnopolskich, kiedy odbierają nagrody za gołębie, za mistrzostwa, które zdobywają. Także doświadczenie, które tutaj koledzy zdobyli przy lotowaniu, na pewno się przełożyło niewątpliwie na te właśnie preparaty. Także na razie dziękujemy i podjedziemy za chwilkę jeszcze do sklepu, zobaczyć ten sklep, który jest dystrybutorem, a polecanym przez tutaj kolegę Marcina. Dziękujemy, na razie do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.